to, co będę mówił, jest w pewnym sensie, to się chyba firma Remain nazywa, tak? Czyli bo bardzo podobną konferencję wygłosił biskup Siemieniewski w samych początkach Polgdynia i chyba jednej z pierwszych sesji w ogóle. To nie jest kopia, chociaż korzystałem z tych materiałów, ale to nie jest kopia, natomiast jest to Remain. Także zaczynamy. Mamy ostatnią, znaczy ostatnią, w ciągu ostatnich lat, wysyp różnego rodzaju ludzi uważających się za proroków, również wysyp fałszywych proroków. No już nie mówię to, co się działo w czasie COVID-a, kiedy naprawdę bardzo dużo było proroków, jakichś dziwnych, nie wiadomo skąd pochodzących przez ludzi, którzy nie do końca byli poznani, kim są w ogóle i tak dalej. No ale i dziś się toczy dyskusja na temat choćby księdza Galusa, czy księdza Kmielskiego, jako nie przesądzam, nie chcę w ogóle o tym mówić, o konkretach. Natomiast dyskusja jest, prawda? I tak, to co będę mówił, to będzie taki mały przegląd lat, częściowo Pisma Świętego, częściowo Ojców Kościoła, jak rozpoznać tych fałszywych proroków. No po pierwsze kryteria. No, zaczynamy od najprostszego kryterium, takiego oczywistego, że jak prorok mówi bzdury, które się nie spełniają, no to raczej prorokiem nie jest, tak? Jeśli pomyślisz w tym sercu, a w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił, gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku, nie spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego nie mówił, lecz w swoim zuchwalstwie powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał. Oczywiście ktoś tutaj może powiedzieć, że jest kazus Jonasza, tak? Który głosił, po czym Pan Niniwa pokutowała i katastrofa nie nastąpiła. No ale to nie było tak, że on głosił, żeby się nawrócili właśnie. Tak? Generalnie, jeżeli prorok coś mówi i to się nie spełnia, na przykład, tak? Świadkowie Jehowy, którzy twierdzi, że prorokują w imieniu Boga. Bo co innego, jeżeli ktoś mówi, no według mnie to należy interpretować tak i możemy się czegoś spodziewać. Ale co innego, kiedy mówi w imieniu Boga i zapowiada, że to się nie staje. I to jest takie najprostsze kryterium. Drugim kryterium jest, że proroctwo musi prowadzić do Boga. Nawet przepowiednia, która się spełniła, to jeszcze nie znaczy, że prorok jest prawdziwy. Jeśli powstanie u Ciebie prorok, wyjaśniasz snu i zapowie znak lub cud, i spełni się znak lub cud, jak Ci zapowiedział, a potem Ci powie, chodźmy za bogami cudzymi, których nie znałeś i służmy im, nie usłuchasz słów tego proroka albo wyjaśniasz snów. Gdyż Pan, Bóg Twój doświadcza Cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana Boga swego, z całego swojego serca i z całej swojej duszy. No i w Nowym Testamencie umiłowani nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Potem poznajecie Ducha Bożego, każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch Antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Czyli jeżeli proroctwo zawiera przepowiednię, która się spełnia, ale prorok usiłuje w ten sposób zachować nas na manowce, to jest to oczywiście fałszywy prorok. Zgodną z dotychczasową nauką i owocem nauczania na to zwraca uwagę również Didache. Didache to jest pismo, które prawdopodobnie pewne fragmenty powstały pod koniec pierwszego wieku, a inne na początku drugiego. Generalnie przyjmuje się początek drugiego jako całego pisma. W każdym razie jest to chyba, znaczy wice najstarsze pismo poza biblijne starochrześcijańskie. I tu jest taki kryterium. Jeśli by ktoś przyszedł i nauczał was wszystkiego tego, co zostało wyżej powiedziane, bo to jest w dłuższym tekście, przyjmijcie go.
Jeśli jednak ów nauczający zmieni coś i zacznie wykładać inną naukę po to, żeby burzyć, nie słuchajcie go. Jeśli natomiast czynić to będzie po to, żeby pomnażać sprawiedliwość i poznanie Pana, przyjmijcie go jak Pana naszego. Czyli znowu, prawowierna nauka i prawowierny cel tej nauki. Dalej. Jesteśmy ciągle przy Gidasze. Stosunek do spraw materialnych, proroka. Każdego apostoła, który do Was przychodzi, przyjmijcie jak samego Pana. Nie zostawia on u Was jednak dłużej niż dzień jeden, a gdyby zaszła potrzeba jeszcze i drugi. Jeśli zostanie 3 dni, jest to fałszywy prorok. Ciekawe kterwie, prawda? Ale tam jest chyba, że pod warunkiem, że nie zacznie pracować. Pracuje na swoje... To znaczy, chyba nie tutaj. Gdzie ja chyba było? Gdzie, to znaczy... Tak, gdzie... Albo miejsca tam. Gdy ów apostoł będzie odchodził, dajcie mu tylko chleba na drogę. Jeśli zażąda pieniędzy, jest to fałszywy prorok. Każdy prorok, który po natchnieniem ducha każe zestawić stół, nie będzie jadł z niego, inaczej jest to fałszywy prorok. Kto zaś wam powie pod natchnieniem ducha, daj mi pieniędzy albo czegokolwiek innego, nie słuchajcie go. Konkret. Tak, czyli te wszystkie takie nauczania typu Pan mówi, to nie są twoje pieniądze, które ten, złóż te pieniądze, to już oni, to nie są twoje pieniądze, nie wiem, czy słyszeliście takie nauczanie, ja słyszałem. Katolików nie. Skupmy się na katolików. Ja słyszałem to o katolików, no, ale oczywiście katolików troszeczkę zapatrzonych w ten wzory. Ten zastrzega jednak, jeśli by jednak prosił was w sprawie kogoś drugiego, kto znajduje się w potrzebie, niech ani to nie są, czyli może. Powiedz, słuchajcie, są biedni, tak? Włóż się na tych biednych, tak? No i sposób życia proroka. Nie każdy, kto mówi ponad nie, ducha jest prorokiem. Jest nim tylko wtedy, gdy żyje na sposób Pana. Tak więc po sposobie życia można poznać proroka prawdziwego i fałszywego. Każdy prorok, który naucza prawdę, jeśli nie postępuje tak, jak uczy, jest to fałszywy prorok. No dość zaskakujące kryterium, bo wydawałoby się, że jednak można powiedzieć, że ktoś może mieć wadę, a może być pomazany, prawda? No ale jednak tutaj takie kryterium ojca Widacha daje. Dalej. Przechodzimy do świętego Ireneusza z Lyonu, to jest drugi wiek. I on mówi, że prorokowanie ma sens tylko, kiedy jest wewnątrz Kościoła. W Kościele bowiem powiada pismo, ustanowił Bóg apostołów, proroków i nauczycieli oraz wszelkie pozostałe przejawy działania ducha. Bardzo ostrą tezę zostawię. Dziś chyba trudno do przyjęcia dla wielu, bo nie wiem, czy nie dla mnie. Nie mają w nim swego udziału ci wszyscy, którzy nie zbliżają się do Kościoła, ale sami marnują własne życie przez błędną naukę i przez odrażające postępowanie. Tam bowiem, gdzie Kościół, tam i Duch Boży, a tam, gdzie Duch Boży, tam też i Kościół. I wszelka łaska, bo Duch jest prawdą. Ci więc, którzy nie mają w nim swego udziału, ani nie pożywiają w swoim życiu z piersi Matki, ani nie czerpią z ciała Chrystusa, wytryskującego najczystszym zdrojem, ale drążą sobie glawę cysterny wykopane w ziemi i piją wodę zatrudzoną błotem i tak stojąc od wiary Kościoła, nie mogą być poprowadzeni, odrzucając zaś ducha, nie mogą zostać pouczeni. Tutaj się odwołuje do Jeremiasza, święty Ireneusz, bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane, które nie utrzymują wody. To jest bardzo piękny tekst, w ogóle Jeremiasza, mój ulubiony, przyznam. Co dalej? W innym piśmie pisze o fałszywych prorokach. Są oni rzeczywiście nieszczęśnikami, gdyż przyjmując na siebie rolę fałszywych proroków, wyrzekają się daru prorokowania w Kościele. Cały czas jest to, że to musi być w Kościele, tak? I podobni są do tych, którzy chcą uniknąć połączenia z ogólnikami pojawiającymi się w Kościele, odcinają się od wspólnoty z braćmi. Przeciw herezjom. No i dalej. Pasaż Hermasa, też drugi wiek. Pismo dziś trochę zapomniane, wówczas bardzo, ale to bardzo cenione, wręcz się zastanowiono, czy nie włączać do kanonu. W końcu nie zdecydowano się włączyć. To jest taka trochę w pewnym sensie dydaktyczna opowiastka, w którym w formie takiego dialogu jest ten
podmiot liryczny, tak, rozmawia właśnie i różne pouczenia, tak? I między innymi jest coś takiego jak Nidahe, czyli sposób życia proroka. Po jego życiu prywatnym poznawcze ma Ducha Bożego. W pierwszym rzędzie ten, kto ma Ducha Bożego, to jest wysoka i szlachetna, pokoju, pokorny i nie ma w nim nieprawdziwości, ani próżnych porządliwości tego świata. Sam uważa siebie za mniejszego od ludzi i nie odpowiada na rady i nie mówi sam z siebie. Pastor Hermansen. Zupełnie inaczej jest fałszywym prorokiem, który wywyższa się i pragnie miejsca zaszczytnego, jest on bezpośredni, arogancki, bezwstydny, gadatliwy i oddaje się dyskusjom na różne zbyteczne tematy oraz zdaje się w różne podstępy. Dalej. Stosunek do pieniędzy, znowu jak Nidahe, tak? Za darmo nie prorokuje fałszywy prorok. Czy sądzisz, że Duch Boży pobiera pieniądze za proroctwa? To nie jest możliwe, aby prorok Boży tak czynił, ale duch takiego człowieka jest ziemski. Dalej. Ciekawy kryterium. Fałszywy prorok prorokuje, przepowiada w ogóle przyszłość również na życzenie. Prawdziwy prorok otrzymuje natchnienie w momencie, w którym Pan Bóg chce i jakby nie spełnia bezpośrednich życzeń. Fałszywy prorok przepowiada na życzenie, stając się błyszczec. Ukazał mi ludzi siedzących na kanapie. To jest współczesne tłumaczenie, nie sądzę, żeby tam była kanapa, no ale... I innego człowieka siedzącego na krześle i powiedział do mnie. Ten człowiek, co siedzi na krześle, jest fałszywym prorokiem, który niszczy sposób myślenia słów Bożych. Fałszywy prorok niszczy sposób myślenia. Ci wahający się do wierze przyszli do niego jako do jasnowidza, aby dowiedzieć się, co ich czeka. Bo będąc sam próżnym, dał próżne odpowiedzi na próżne pytania. Bo jakie nie byłoby pytanie jemu zadane, on odpowiada zgodnie z próżnością, która w nim jest. Czyli nie kiedy ma natchnienie, tylko jak jest pytanie, to odpowiada po prostu alfa i omega. Wszyscy ci więc, którzy mają silną wiarę w Pana Boga, przeodzieńcie się w prawdę, nie szukajcie takich jasnowidzów. Co ciekawe, Helmas, chociaż mówi, że to jest fałszywy prorok, wcale nie mówi, że ten gość będzie mówił nieprawdę. On również wypowiada przy tym słowa prawdy. Bo diabeł, będąc w duchu tego człowieka, wie, że tak czyniąc ma szansę na wprowadzenie sługi Bożego w błąd. Czyli bardzo możliwe, że fałszywy prorok w ten sposób pozyska ludzi, że będzie mówił prawdę czasami. Już nie mówię o tym, że może mówić to przypadkowo. Tak? No i dalej trochę w tym samym wątku, ale nieco inny. Prorok nie przepowiada na prawo i lewo przyszłości, mówiąc o sprawach, które inni chcą słyszeć. Po prostu mówi o tym, co ludzie chcą słyszeć. Prawdziwy prorok mówi wówczas, gdy Bóg mu każe. Jego przeciwieństwem jest takie poradnictwo prorocze, nie? Czy też proroctwo na zamówienie. Duch, który szuka rad albo przemawia zgodnie z oczekiwaniami ludźmi, jest ziemski, zmienny, nie posiada mocy i nie przemawia, jeśli nie jest pytany o radę. Duch Święty nie mówi na życzenie człowieka, ale człowiek ten mówi według życzenia Bożego. Czyli no, ten prawdziwy prorok, tak? A fałszywy mówi tak, kiedy ludzie chcą i to, co chcą usłyszeć. Fałszywy prorok, nie mając mocy Ducha Bożego w sobie, przemawiał do nich zgodnie z ich oczekiwaniami, pełnych swoich porządliwości i napełni ich duszę tym, czego sami sobie życzyli. No, to jest najlepszy sposób, żeby pozyskać ludzi, mówić to, co chcą usłyszeć. Tutaj jest moje osobiste studium przypadku założyciel wspólnoty, no nie mówię w dobrej wierze, duża międzynarodowa wspólnota. W pewnym momencie, jest takie wyraźne miejsce, w którym to się dzieje, uzyskał proroctwo od osoby, właściwie nie wiadomo jakiego wyznania, do dzisiaj tak do końca nie wiadomo, potem się włączyła we wspólnotę i to było takie wspaniałe proroctwo, typu puścili na cały świat, jemu wyprorokował, że zostanie papieżem. Ja go słyszałem, jak mówił i opowiadał, jak on planuje wejść po tych schodach, jak Dawid tańcząc, jak zostanie papieżem. Przeplanował, jak to będzie wyglądało po prostu, nie? I tak dalej. Ta prorok otrzymała bardzo wielki wpływ na wspólnotę. No, jak coś takiego, oczywiście to połektało serca tego lidera.
I mam wrażenie, że dużo z wiedzy, które jest w tej wspólnocie, to się robi nazwy, żeby nie była dyskusji, nie wymieniam, no pochodzi właśnie z tego, że Bóg założyciel poszedł za tą piękną wizję, która mi się tak spodobała. Tak? I kiedy ta wspólnota u mnie była, znaczy czy ja u mnie był dom modlitwy, to też pierwszy dom modlitwy u mnie przyszła na prorok wspólnoty i co ona zapowiadała, pamiętasz Marzena, z tego domu, to w ogóle mamilizacja, tam świat wyjdzie, nie? Ja to chciałem usłyszeć, nie? Jak odchodziłem od wspólnoty, to rozmawialiśmy ją jako fałszywą, to przyznam, że mimo, że wiedziałem, że to są zbrody, to czułem taki wewnętrzny opór, żeby odejść od tych fajnych obietnic, tak? Takie, po prostu to było coś, co wyraźnie czułem, jak mi hamuje, nie? Także to jest bardzo silny środek manipulacji. Mogę? Tak, tak. A tak? Przepraszam, uważasz, że się nie spełniło akurat do proroctwa? Nie musisz odpowiadać. Nie. No wiesz co, no w każdym razie nie przez ten dom modlitwy, tak? Ale nie, tak chyba przesadno by było zdecydowane. No, dziś lider jest starym człowiekiem, został odsunięć, musieli go odsunąć, ponieważ obiecał wskrzeszenie za dużą sumę pieniędzy, to trzeba się sądzić i tak dalej. Ale jest bardzo szanowany. Następna osoba, Eusebiusz Cezarei, no to jest znany. Chociaż on tutaj będę mówił głównie o tym, co pisze, przytaczając innych, nie wcześniejszych. W historii kościelnej Apolinarego z Hierapolis z II wieku przytacza mówiąc o ekstazie prorockim. I to jest takie kryterium, no ciekawe. Prorok zaś fałszywy, któremu towarzyszy bezwstydność i zuchwalstwo, popada fałszywą ekstazę. Rozpoczyna od dobrowolnej utraty świadomości, a potem przechodzi, jak się już rzekło, w niedobrowolny obman duszy. Takich objawów nie mogą pokazać na żadnym przez ducha natchnionym proroku, ani Starego, ani Nowego Testamentu. Tu będzie dyskusja jeszcze na ten temat, bo tam pewne fragmenty z tego sensu zdają się, że to będzie inaczej. Podobne nauczenie jest dzisiaj obecne w Kościele, to jest były egzorcysta archidiecezji lubelskiej. Jakkolwiek gest czy zachowanie wulgarne lub nieprzyzwoite, każde wygodne niedbalstwo, każda dziwaczność lub maniera groteskowa lub niezdrowa są złymi znakami, ponieważ nawet w ich najbardziej pobłażliwej zażyłości osoby boskie zawsze pozostają pełne prostoty, godności, czystości i świętości. Tutaj taki z nutu Tomlinson, taki cytat. Żona pastora została całkowicie uderzona przez Ducha Świętego. Zaczęła biegać dookoła, szczekając jak pies, skrzecząc jak kurczak, gdy potężny duch proroczy opanował jej ciało. Jak to się ma do tego kryterium? Gospodarz zboru w Toronto, czyli tego, gdzie było to słynne szczekanie. Tak. Oddawanie się groteskowym zachowaniom, takim jak wycie, szczekanie i znaczy śmiech, tulanie się po podłodze, to sposób Boga na to, by skrócić naszą pychę. No bardzo sprytne tłumaczenie, prawda? A ciekawostka, że Bentley potracił już błogosławieństwo zboru. Tak. Za romans swoją asystentką, czyli nie kurczę. No. Tam też dosyć, tam jakby są różne zawirowania także. No, tak jak wszędzie, gdzie są duże pieniądze, to prawda mówiąc. A tam ubędzają, to są spore. Tak. Tu jest taka refleksja gościa, który jest zieloświadkowcem do dzisiaj, wychował się od dziecka, ale napisał taką bardzo krytyczną książkę na temat różnych takich dziwactw, nie? Pomazanie duchem jest uznawane za coś wyższego do nauczania. Mówi tu o środowisku zieloświadkowym. Poznaje się je zaś nie tyle po prawdzie, które ujawnia się w czyjejś wypowiedzi, co po zapale i podnieceniu mówcy. Jeśli ktoś głos jest donośny, wysoki, a sposób mówienia szybki, wolnej ekspresji, jest to znak autentycznego pomazania. Szczególnie jeśli ktoś wdycha dużo powietrza między frazami i co jakiś czas wyrzuca z siebie słowa takie jak amen czy aleluja. Niektórzy, co bardziej biegli ewangeliści, rozwinęli w sobie wielkie umiejętności prowadzenia ludzi w stanach ekstazji graniczących z histerią. Przez powtarzanie pojedynczej frazy, takie jak na przykład chwała Panu, przy jednoczesnych zmianach intonacji i natężenia głosu.
No i tu jest pewien problem, bo jest bardzo cienka granica między takim entuzjazmem, kiedy się modlimy i mówimy to chwała Panu, krzyczymy i tak dalej, to jest dobre przecież, a właśnie manipulacją, to bardzo łatwo, dodatkowym elementem manipulacji, to jest znowu normalnie, to jest coś dobrego, jest zespół muzyczny, tak, który zmaga pewne rzeczy. No jest to swego czasu biskup Siemieniewski, jeszcze ówczesny ksiądz Siemieniewski, napisał na ten temat ciekawy artykuł, jest na Poetyce, zachęcam. I nie jest to wymysł ostatnich czasów. Charles Parham to jest ten, który w pewnym sensie wynalazł nowoczesne mówienie językami, to takie Labetana i tak dalej. Gdy rozpoczęło się przebudzenie na Azus Street, czyli jego ucznia, został wezwany przez Seymoura, czyli tego lidera, do oceny zbawień. I się bardzo Seymour zabił, ponieważ Parham, mimo że był taki, on był, no był trochę szalony na tym punkcie, ale okazał się bardzo krytyczny, nie? Mówił, że byli pod wpływem zaklęć, mieli spazmy, wpadali w transy, po nałożeniu rąk odchodzili szczekając, bleblając i trując. Czyli to nie jest sprawa z planu biznesu, tak? To jest u źródeł ruchu nowożytnościowego. Nie byli z samym wyznaniem żydowskim, bo to bywa różnie. No i co zrobił Seymour? Przyjął to, po co go zawołał? Nie, myślał, że go pochwali, Parham. Ponieważ go nie pochwalił, to po prostu zamknął to drzwi, nie puścił go więcej na małżeństwo i był koniec. Nie? No i dalej ten wątek, tak? Znaczy tej ekstazy. Wpadanie w szał prorocki było wręcz zamieniane, bo Jeremiasz, Pan ustanowił cię kapłanem w miejsce kapłana Jojady, byś sprawował nadzór w domu państwa nad każdym wpadającym w szał i występującym jako prorok, zachowając go w kłodę i żelazu. No dzisiaj nie mamy aż tak drastycznych kroków. Polecenia świętego Pawła sugerują, iż dar prorokowania powinien być kontrolowany przez proroka, panowie duchowe proroków niechaj należą do proroków, i poddane ocenie wspólnoty. Prorocy niech przemawiają po duchu potrzeb, a inni niech to roztrząsają. Więc nie ma czegoś takiego, że po pierwsze, że on nie kontroluje sprawy, tylko wpada w ekstazę i coś tam gada. Po drugie, nie jest tak, że jak powie, to już wszystko trzeba przyjąć, tak? Ciekawostwa, szaleństwo prorogów jako kara za następki ludu. Oto nadeszły dni kary, nadszedł dzień odpłat. Niech Izrael to wie, głupcem jest prorok, a mąż natchniony szaleje. Tak jest z powodu wielkiej winy twojej zmoże się prorocz. Użyto to słowa, którego nie ośmielę się wypowiedzieć po polsku. Od być zaburzonym, zauroczonym, niespełna rozumu, niezrównoważonym, prześledzionym. Ciekawy jest taki kazus Saula, tak, w tym wypadku, który się wydaje przebić temu kryterium na pierwszy rzut oka. Uratowawszy się ucieczką, Dawid przybył do Samuela w Rama i opowiedział mu wszystko, co mu uczynił Saul. Pamiętamy, Saul w swoim szaleństwie nastawał na Dawida. Następnie udał się z Samuelem do Najot, gdzie zamieszkali. Doniesiono o tym Saulowi słowami. Dawid przebywa w Najot koło Rama. Saul wysłał więc posłańców, aby schwytali go. Ci spostrzegli gromadę proroków, którzy prorokowali, i Samuela, który był ich przywódcą. Także posłańcami owładnął Duch Boży, oni też prorokowali. Kiedy doniesiono o tym Saulowi, wysłał trzech posłańców, ale i oni zaczęli prorokować. Saul udał się osobiście do Rama i zbliżywszy się do wielkiej studni cechu, wywiadywał się, gdzie jest Samuel i Dawid. Odpowiedziano mu, właśnie jest, Najot koło Rama. Udał się do Najot koło Rama, ale Duch Boży owładnął także nim. I idąc ciągle prorokował, aż dotarł do Najot koło Rama. Wtedy zdjął swe szaty i prorokował w obecności Samuela i upadł i leżał nagi przez cały dzień i całą noc. Stąd powiedzenie, czyż pisał między prorokami. Wygląda na to, że autor otchniony, używając tego czasownika, tego nie wypowiem, nie ma na myśli proroctwa w takim naszym dzisiejszym sensie. Raczej jakiś stan dziwnego zachowania, który uniemożliwia Saulowi jego sługą wypełnienie ich zamiarów. To znaczy, tu jest księdza Antoniusza Dziadosza, taki komentarz inny, kategorycznie podważał władcy Izraela autentyczność zdolności mówienia w imieniu Boga i działanie go mocą,
artystycznej dla prorocków i sędziów. Jego postawę interpretuje zaś jako owoc umysłowych i osobowościowych zaburzeń spowodowanych przez Boga. Ksiądz Dariusz Dziadosz twierdzi, że tak to należy interpretować. No można o tym się dyskutować, tak? Na tą interpretację. No, hebrajski czasownik prorokować ma jakby takie szersze znaczenie trochę. Bo na przykład i od tego dnia Saul patrzył na Dawida zazdrosnym okiem, a oto nazajutrz zły duch zesłany przez Boga opadał u Saula, popadł w szał wewnątrz swojego domu. Dawid tymczasem grał na cytrze, tak jak każdego dnia. Saul trzymał w ręku dzidę i rzucił Saul dzidą, bo myślał, przebije Dawida do ściany. Lecz Dawid dwukrotnie tego uniknął. No ksiądz Wojek to tłumaczy inaczej, popadł duch zły na Saula. O co chodzi? Tu jest ten właśnie wyraz prorokować, który tutaj tłumaczą jako popad w szał, bezpośredni tłumaczy, więc jest tutaj pewna interpretacja już w tłumaczeniu chyba. No właśnie dlatego, że to słowo nie oznacza prorokowania, nie oznacza wyłącznie prorokowania w naszym sensie, tak jak w języku polskim to rozumiem, nie? Ludzie to tłumaczą, przeklinał wewnątrz swojego domu, zaczął się dziwnie poruszać, zaczął szaleć, popad w szał. Także to taki kazus na nominesie trochę. Centurian w pewnym momencie, który jak wiemy, w pewnym momencie no, popadł w błędy, sprzyjał herezji montanistów, usiłował bronić takiej ekstazy nierozumnej prorockiej, twierdząc, że na górze przemienienia, ponieważ jest napisane, że apostołowie nie wiedzieli co robić, to znaczy, że właśnie byli w ekstazie, nie? No, takie tłumaczenie bardzo naciągane, bo no, tekst Ewangelii tak jest jasny. No, nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni, co był przestraszony, nic więcej, tak by było. Nie? Przechodzimy już do czasów nieco późniejszych, V wiek, święty Jan Chryzostom i on napisał dzieło specjalne o ostrzeżeniu się fałszywych proroków. No i znowu się odwołuje w sumie do tych wcześniejszych, co wcześniej mówiliśmy w Gitach i później, sposób postępowania proroka. Przede wszystkim, więc zważać trzeba na uczynki dobre. To znaczy, czy ten prorok wypełniał uczynki dobre, czy złe. I przestrzega właśnie przed bezrefleksyjnym przyjmowaniem proroctw. Jak czasem się mówi bez oceniania. Nie? Jeśli sami uczynki sprawiedliwości pełnimy, jeśli żadnemu błędowi nie podlegamy, to i wszelki błąd odczujemy. Sam błąd to sprawia, jeśli mu podlegamy, że błędu obcego nie poznajemy. Kto nie poznaje kłamstwa drugiego, ten sam mija się z prawdą. To jest ciekawy tekst dla tych, którzy chcieli mówić, no w ogóle dla apologetów, tak? Że z jednej strony jest niebezpieczeństwo, że jak się samemu błędzie, to się nie widzi błędów innych, a z drugiej strony no trzeba chodzić jakby, to też jest taka kawałka, chodzić w prawdzie, żeby wtedy się błędy widzieli swoje inne. W tekście Jan Chryzostom zwraca uwagę na fragment. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Tak interpretuje tą skórę owczą. Co to jest odzienie owcze? Ach, nic innego, tylko pozór pobożności. Jałmużna, która się czyni z ludzkiego oka, jest odzieniem owczym. Modlitwa, którą odbywamy przez wzgląd na ludzi, jest odzieniem owczym. Post, którego się podejmuje z uwagi na ludzi, jest odzieniem owczym. Czyli nawet post. I dalej. Przed widocznym złem, jako przed złem uciekamy. Na ostrożności się mamy, ale się inaczej wcale zachowujemy, gdy nam złe przedstawiają jako dobre. Czyli to jest silne ostrzeżenie. Dopóki się nie przekonamy, że takie je mamy i dlatego je przyjmujemy. Tymczasem ono, będąc myśleniem, niszczy nas dobro. Tak w słudze szatana, które najbardziej chrześcijanowi szkodzą, gdy się za chrześcijan podają. Dlatego Chrystus Pan ostrzega uczniów swoich przed nimi, a przez nich i dla nas wszystkich mówiąc. Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków. Nic tak nie gubi chrześcijan, jak to, że tych za chrześcijan uważają, którzy się za takich przedstawiają. Ale może powiesz, jakże go chrześcijaninem nie mogę nazwać, kiedy widzę, że on Chrystusa wyznaje, że ołtarz ma, że ofiarę chleba i wina sprawuje, że chrzci, że Pismo Święte czyta, że inne obowiązki tej przynależne spełnia. Mój bracie, gdyby nie wyznawał Chrystusa i jawne było jego pogaństwo, a ty byś go jednak za chrześcijanina uważał,
to by było wielkie i z twojej strony szaleństwo. Także to się często zdarza, że kiedy mówimy o jakimś błędzie, to się zwraca uwagę na jakiś błąd, to następuje reakcja, no tak, ale przecież on zwołuje ludzi, oni się modlą, trzeba do nędzańcu, wiele takich rzeczy, nie? Także tutaj pediatry z autobusu mówi hola hola, nie? To, że są pewne rzeczy dobre, nie znaczy, że należy wszystko przyjąć, trzeba płakać. Czyli tak trochę kontynuując. Prorok Robusza, zgodnie z dotychczasowym nauczaniem Kościoła, prowadzi do Boga, jeśli przepowiada przeszłość, jego proroctwa są prawdziwe, czyli się spełniają, nie prorokuje na własne korzyści, na pieniędzy i tak dalej, nie prorokuje na życzenie, mówi wtedy, kiedy Bóg mu każe mówić, a nie wtedy, kiedy uważa, że dobrze byłoby coś powiedzieć. No i proroctwa należy rozeznawać i weryfikować. Czy cuda uwielbiają proroka? To jest ciekawe zagadnienie, dlatego że no, Chrystus się w pewnym sensie uwielgania z cudami, prawda? Uwielgania. Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów, grzech bez paraliżowanego, mówię ci wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Ale nie jest kryterium, bo znowu pamiętamy o tym ostrzeżeniu. Powstaną fałszywi Mesjasze i prorocy i działać będą wielkie znaki cuda, by błąd wprowadzić się, jeśli to możliwe, także wybranych. Czyli no, jest to pewne świadectwo, ale to jeszcze nie jest wystarczające, żeby uznać kogoś za proroka. Tutaj Eugibiosz z tym, że on wypisuje ze świętego Augustyna. Przez to, że pseudoprorocy czynić będą liczne znaki cuda, także w błąd wprowadzą, jeśli to może się stać, także dane. Chrystus upomina zapewne, byśmy zrozumieli, że niektóre cuda czynią także ludzie przeklęci. I to tak, jak święci nie mogą czynić, czyli jak najświętsi. Na chwilę do IV wieku wracamy Konstytucje Apostolskie, takie dziełko, na dziełko takie spada, ostatnio wydane parę lat temu u nas. Nie każdy, kto prorokuje, jest święty. I nie każdy, kto wypędza złe duchy, jest święty. Czyli nawet nie każdy egzorcysta może być święty. Prorokował przecież taki, także mieszczek Balaam, syn Beora, chociaż był bezbożny. Prorokował Kajfasz, nawet sam diabeł i otaczające go złe duchy często przypominają przeszłość, chociaż nie ma w nich iskry pobożności, bo dobrowolnie podawszy się złu tkwią w nim wiedzy. Tu jest pewne nieporozumienie językowe, bo w tych tekstach czasami prorokowanie oznacza prorokowanie mówienia o Boga, a czasem po prostu przepowiadanie przeszłości. Zresztą tak jest i w naszym dzisiejszym języku, prawda? Jasne więc, że choć bezbożni prorokują, to jednak swoim prorokowaniem nie mogą przesłonić swojej bezbożności, a ci, którzy wypędzają złe duchy, nie staną się z tego powodu święci. Bo oszukują się wzajemnie jak ludzie, którzy dla zabawy pokazują sztuczki i gubią tych, którzy do nich przychodzą. No i tu również w Nowym Testamencie czytamy, tak? O prawdziwym co do treści proroctwie, nie pochodzącym od Boga. Z Dziejów Apostolskich. Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam droga jakaś niewolnica opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła nam duży dochód swym panom. Ona to biegnąc za Pawłem, za nimi wywołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni. Aż Paweł, mając dość tego, wrócił się i powiedział do ducha: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś z nim wyszedł, i w tejże chwili wyszedł. Gdy panowie jej spostrzegli, że przypadła na ciebie zysku, pochwycili Pawła i Strasa serdecznie na rynek przed władzę. Czyli zły duch ewidentnie po prostu nie wygląda, jakby nie mógł wytrzymać, tak, tej obecności tego ducha apostołów, ale mówi prawdę, tak? Mówi prawdę. I znowu komentarz, tutaj nie komentarz apostolski, tylko Filipian z Cezarei III wiek, o tym właśnie fragmencie. Pojawiła się nagle pewna kobieta, która podając się za dolekinie, doznając oni statycznych objawień, postępowała jak wypełnionym duchem. Przepraszam, to nie o tym fragmencie. Opowiada pewną historię. Była zaś pod wpływem potężnych demonów, także przez długi czas niepokoiła i oszukiwała wiernych, dokonując cudów i różnych osobliwych rzeczy. Zapowiedziała też, że sprawi, iż ziemia się zatrzęsie. I okazało się, że ziemia się zatrzęsła. Faktycznie było trzęsienie ziemi.
to jednak gdy demon miał taką moc, by był w stanie poruszyć ziemię i wstrząsać żywioł, lecz po prostu czasami zły duch, dzięki zdolności przewidywania przyszłego przejścia ziemi, twierdzi, że dokona tego, co jak się wiertuje, nastąpi. No i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo kontrowersyjna opinia, że szatan zna przyszłość, chociaż obecna dość często. Nie będę je rozważał, bo nie masz takich kompetencji, żeby to rozważać. Dalej, Egidiusz, wypisać się świętego Augustyna. Przez to, że pseudoprorocy będą czynić liczne znaki i cuda, także w bud prowadzą, jeśli to się może stać, także jak danych, Chrystus upomina zapewne, abyśmy zrozumieli, że niektóre cuda przyjmują mi się przeklęcie. To już chyba mówiłem. No i święty Jan od Krzyża. Często sprawia, to już nie ojciec, często sprawia ten duch ciemności, że wiele dusz wierzy w różne widzenia i fałszywe proroctwa, sądząc, że przemawia do nich Bóg lub święci, a w rzeczywistości bardzo często wierzą w swoje fantazje. Tu szatan zwykle pełnia się pychą i zrozumiałością, a przynęcane trudnością i zachwałością pozwalają, by je widziano w takich aktach zewnętrznych, które mają możliwe świętości, zachwyty i inne zjawiska, zachwycenie, w sensie zachwycenie. Stają się tak zufale w stosunku do Boga, iż tracą świętą bojaźń, będącą duchem i strażą wszystkich cnót. To święty Jan odczyta trochę inaczej, to oświetla, że nie od początku to się dzieje, względu na działanie szatana, tylko że powiedzmy człowiek sam z siebie pragnie różnych widzeń i szatan jak wykorzystuje potem tą słabość. U niektórych osób złudzenia te i oszukaństwa zazwyczaj tak mnożą się i utrwalają, że bardzo wątpliwy jest ich powrót na drogę szczerej cnoty i prawdziwego ducha. Wpadają w nędzę, gdyż zaczynając postępować na drodze z nadmierną pewnością siebie, oddawały się pojmowaniem i uczuciem duchowym. No i jest jeszcze jedna kategoria proroctw, proroctwo z urzędu. Jest najbardziej taka, no, najbardziej bezbożna chyba na lata świata, tak? Czyli Żydzi radzą, co trzeba zrobić z Chrystusem. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem z urzędu, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam z siebie, ale jego najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale także po to, że rozproszone dzieci Boże, to będzie w jedno tego dnia postanowili go zabić, tak? Także, no... trudno to o terminologię, trudno powiedzieć, czy był fałszywym prorokiem, czy prawdziwym. No fałszywym w tym sensie, że nie prowadził w drugą stronę. No, a prawdziwym w tym sensie, że prorokował go ewidentnie z tego ducha przynależnego do jego urzędu. No i tutaj wiadomo, te fragmenty, które mówią, że jak prorokujesz, to wcale nie czuj się dobrze przy sądzie, tylko dlatego, że prorokowałeś, prawda? Czy nie prorokowaliśmy mocą twojego imienia i nie wyzwaliśmy swych duchów mocą tego imienia, tak? A nigdy was nie znałem. No i jeszcze kolejna sprawa. Kolejne kryterium, które mam za bardzo ważne, które raczej tak implicite jest zawarte w piśmie, że generalnie prorocy się rzadko było tak, że prorok coś głosił, wszyscy tam, aleluja, fajnie, nie, idziemy wszyscy i tego. Raczej narażali się. Raczej to jest tak, że prorok produkuje prawdę, to raczej ma kłopot z tego powodu. No, klasycznym przykładem jest Jeremiasz, który prorokował zagładę i był drugi prorok, który prorokował, że Izrael zwycięży i tak dalej, tak? No i oczywiście Jeremiasz został uwięziony, a tamten prorok Hananiasz na święciu triumf. No oczywiście dopóki Izrael tak by się nie został rozgromiony, tak? No dobrze, tutaj skracajmy. Także trudno znaleźć proroka, który by czerpał jakieś takie, wchodził w drogi takiego uznania. Chyba, tak? Zresztą wiarę wam was chwalić będą. Tak bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.
którego z prorogów nie prześladowali Maśrycowie, po zabijaniu tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego. I znowu Chrystus, tak? No, był moment chwały, jak nakarmił, to tam słuchamy, widzicie, tak? Oczy, tak. Był moment chwały, kiedy nakarmił kupę ludzi, tak? No ale potem, jak już zaczął im mówić o konkretach, co trzeba, to już odeszli i zgorszyli się i już z nim nie chodzili. No a potem wiadomo, krzyżu. Tutaj taki artykuł Charyzmat Proroctwa, katecheza biskupa Siemieńskiego, który wspomina o spotkaniu z siostrą Magdaleną Chmielewską. Słucham? Chyba nie siostra. To zależy, jak to rozumiem. No, nie, to nie jest siostra. No tak, no. Ja nie chcę tutaj... Nasza siostra w Chrystusie. To znaczy, powiedzmy tak, nie jest istotą tego, co tutaj pisze ksiądz biskup, to jakby rozważanie działalności całości ani siostry Chmielewskiej, ani jej statusu. Natomiast on pisze coś takiego, wspomina spotkanie z duchowieństwem i wspomina o tym, że nie krępowała się tym wszystkim purpuratom po prostu wywalić. Co zaniedbują w sprawach tych właśnie budujących i tak dalej. Jakby, no, wprost proroctwo. To nie było proroctwo, że ona miała natchnienie i mówiła w ten sposób, tak? Ale mówiła prosto, słuchajcie, to robicie źle, to zaniedbujecie i tak dalej. I tu ksiądz biskup zwraca uwagę, że to również jest mówienie proroctwie, tak? Bo podstawą tego mówienia proroctwa jest mówienie prawdy, często niewygodnej prawdy, we właściwym kierunku, tak? Jak to ksiądz biskup pisze, naprawdę niezbywalnego wyposażenia proroka z Starego Testamentu należało nazywanie po imieniu niesprawiedliwości, nazywanie po imieniu biedy, bogactwa i obojętności. Także to jest też ciekawe spojrzenie. Przepraszam, jak stoi z czasem, mam jeszcze trochę? Dobrze. No i teraz, moje wątpliwości, co do niektórych nauczach. Jednokrotnie spotkałem się z takim nauczaniem. Modlę się i w moim sercu czasem pojawiają się jakieś słowa do pogłasy. Odróżnienie, czy są poznaniem od Ducha Świętego, czy to jest jakieś moje wymysły, nigdy nie jest proste. Muszę zaryzykować, powiedzieć coś, o czym nie wiem, czy ma jakiś sens. Zaryzykować śmieszność, pomyłkę, błąd. Robię to i wielokrotnie doświadczam, że słowa, które dla mnie były bez sensu, miały ogromny sens dla osoby, jaką się modliłem. I teraz ja mam pewną wątpliwość. Być może to jest dobra rada. A to poddaję pod dyskusję jakby. Nie? Ale z drugiej strony mamy takie słowa, tak mówi Bóg, biada prorokom głupim, którzy idą za własnym rozumem, a niczego nie widzieli. Oglądają rzeczy zwodnicze i prorokują kłamstwa ci, którzy mawiają wyrocznia Pana. Pan ich nie posłał, a mimo to oczekuje spełnienie słowa. Czy nie mieliście widzeń zwodniczych i nie opowiadaliście proroctw fałszywych, gdy mówiliście wyrocznia Pana, a ja się nie odzywałem? I tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy jednak ktoś wypowiadając proroctwo nie powinien aż tak się posuwać do takiej, no nie wiem, pewnego rodzaju lekkomyślności, że wypowiada coś, o czym nie jest pewien, czy tak naprawdę jest proroctwem, czy jego fantazją, tak? Takich ostrzeżeń jest więcej, tak? Nie posłałem tych proroków, lecz oni biegają. Nie mówiłem do nich, lecz oni prorokują. Słyszałem to, co mówią prorocy, którzy prorokują fałszywie winie w moim imieniu. Miałem sen. Dokąd, że będzie tak w sercach proroków przepowiadających kłamliwie i przepowiadających z góry własnych serc. I tak dalej, i tak dalej. Także no, to jest pewna taka wątpliwość. Zwłaszcza, że tutaj autor mówi, że być może tej osoby to będzie bardzo ważne. Tylko co, jeżeli to, co jest bardzo ważne, wypowiedziane jako proroctwo, tą osobę zdeterminuje, a to jest fałszywe, tak? Co wówczas? I tutaj mam taki fragment z deklaracji berlińskiej na temat właśnie tego. Ta deklaracja berlińska to jest protestancka deklaracja. Duch tego ruchu uwiarygodnia się przez Słowo Boże, lecz odsuwa je w cień przez tak zwane proroctwa i ławienia. Te proroctwa zawsze niosły ze sobą wielkie niebezpieczeństwo. Nie tylko zawierały w sobie ewidentne sprzeczności, ale powodowały,
że Blacz i ich działanie stawali się niewolniczo uzależnieni od tych posłań. Tutaj już w tej chwili nie jest z nami, ale na polityce był taki człowiek, początkowo polityki, który się ożenił, ponieważ mu wyprodukowano, że się ma ożenić z konkretną osobą. No, oczywiście to małżeństwo się szybko rozpadło i tak dalej. Nie? Potem założył firmę, ponieważ wyprodukowano, że ma ta firma, oczywiście firma zbankrutowała. Został bez grosza. Także tu jest takie ostrożne, więc ducha i gaście, królestwa nie lekceważcie, a wszystko podajcie, tak? A co szlachetne, zachowujcie. Nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy. Była taka propozycja, żeby nie mówić Pan mówi do Ciebie, albo ufam, żeby tylko ufam, że Pan mówi do Ciebie. No to już jest trochę takie lżejsze, chociaż no nie wiem, czy załatwię sprawę. W nas niektórych charyzmatyków, zarówno to, czy to lokujemy, przepraszam, że znowu charyzmatyków wchodzę, nie zależy od woli Bożej i jego przekazu dla proroka, tylko od tego, czy wierzymy w to, że jesteśmy prorokami. Jeśli proszę Boga o dar prorokowania, to czy dodamy coś fałszywego? Nie. Po pierwsze, wolą Bożą jest, byśmy prorokowali. To już pierwszy dzwonek, czy tak naprawdę jest dla każdego, tak? Po drugie, chcesz prorokować. Co to ma do rzeczy? Po trzecie, pragniesz prorokować, tym bardziej, tak? Co się wtedy będzie działo? Będziesz prorokować? Będziesz. Prawda, że nie jest to skomplikowane? Nie? Okazuje się, że coś nowego. Święty Ireneusz w II wieku opisywał praktyki niejakiego Marka, Marcjona, który uczył prorokowania kobiety. Szczególnie takie, które są szlachetnie urodzone, lepiej ubrane i bogate. Dość współcześnie brzmi właśnie, nie? Że ten Marek, owa kobieta stara się zwieść i pociągnąć za sobą przy pomocy pięknych słówek. I tu jest taki fragment przytoczony tego, jak wygląda taka szkoła prorokowania, ale drugi wiek. Oto teraz wstąpiła na ciebie łaska, mówi do kobiety. Otwórz to usta i prorokuj. Kobieta zaś odpowiada, nigdy nie prorokowałam, nie potrafię prorokować. Tak więc on wypowiada kolejne wyzwania, by przezwyciężyć nieśmiałość tej oszukanej bidaczki i mówi do niej, otwórz twoje usta i powiedz cokolwiek, a będziesz prorokował. No to ona na tym tak pysznością, ile zradowana takim słowem. No bo wiecie, no fajnie być prorokiem. Poruszona w duszy tym, że już spełniają się jej marzenia i że to właśnie ona ma tak prorokować, z mocno drżącym sercem zbiera się na odwagę i próbuje wypowiadać jakieś rzeczy zupełnie niedorzeczne. Cokolwiek, co jej przyjdzie do głowy? Bezmyślnie, ale ze śmiałością, że odczuła w sobie duchowy dar. Ktoś znaczniejszy od nas wypowiedział się na temat takich prorokiń, że dusza przepełniona tchnieniem duszności staje się śmieszna. Śmiesza i zuchwała. Ireneusz przeciw Helecki. Może to już przeskoczę, bo to tak. I jeszcze taką rzecz, mogę jeszcze? Po co na proroce w ogóle? Co robi prorok? Czyli nieporozumienia. Otóż trzeba ustawić bardzo silną granicę między prorokami Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowania do Jana, tak mówi pismo. W liceńskim wyznaniu wiary umieszczono proroków w czasie czeszy, tak? Wierzę w Ducha Świętego i tak dalej, który mówił przez proroków. Tak? Tak jakby ojcowie w liceum mówili, mówił. A teraz mówi przez kogo? Przez syna. Nie? Tu Benedykt, jego komentarz. Rozumienie we właściwy sposób objawienia osiągnęła swój cel wraz z Chrystusem, ponieważ w tych pięknych słowach świętego Jana Krzyżowego na Żarwuje, kiedy Bóg przemówił osobiście, nie ma nic więcej do dodania. Czyli przemówił Chrystusie i w zasadzie nie ma nic więcej do dodania. Tam jest pełne. W tym sensie, nie? W tym sensie, że nie mamy czym gadać z Bogiem. Nie? Nic więcej o Logosie nie można powiedzieć. Jest on wśród nas całkowicie, a Bóg nie ma nam nic więcej do powiedzenia niż nam. Coś mi się tu pokręciło. Ale ta boska ofiarność samego siebie, to znaczy, że on Logos jest obecny w Ciebie. Oznacza również, że musimy nadal przenikać w tę tajemnicę. Czyli wszystkie dzisiejsze proroctwa są proroctwami, objawieniami prywatnymi po prostu. I tak należy je traktować tylko. No i święty Jan Krzyża. Główną przyczyną, dla którego za dawnego przymierza tak prorokom, jak i kapłanom pozwolono zapytywać Boga i żądać objawień znaków, stanowiło to, że wiara się jeszcze dobrze nie ugruntowała. Nie było też ewangelii itd. Dzisiaj w obecnym okresie łaski
kiedy wiara jest stwierdzona w Jezusie Chrystusie, obłuszczona jest prawą Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem, ani też by przemawiał jeszcze i odpowiadał jak wówczas. Dał on bowiem swego Syna, który jest jedynym Jego Słowem. Tak? I tak dalej. Czy to znaczy, że prorocy dzisiaj są niepotrzebne? Nie, nic bardziej błędnego, tak? Ale Sobór Litejski wprost mówi jeszcze, że skoro takie było zadanie proroków, to po przyjściu Jezusa zostało ono zakończone, czyli nie ma już, prorocy już nie mają za zadanie przynosić nowych informacji o Bogu, nowych objawień o Bogu i tak dalej. Natomiast Pismo mówi, Nowy Testament mówi, że kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pocieszy. To jeszcze dodam, powiedzmy, napominanie, tak? Ale prorok współczesny musi wskazywać po prostu na Jezusa, przypominać Jego Słowo, napominać w Jego imieniu, a nie przynosić nowe objawienia, że coś tam, tak? Święty Hilary, dar ducha przejawia się przez prostwo, aby przez nasze rozumienie nauczania jawnie było, czy przez Boga jesteśmy pouczeni, czyli również to, że prorok może w pewien sposób pomagać w zrozumieniu tego, co Chrystus przyniósł. Zadanie proroka jest również wykładać właściwe rozumienie tak wiary, a oczywiście w łączności z Kościołem. I to zresztą było również w Starym Testamencie, tutaj nie ma już czasu, ale prorok Ezdasz jak był, tak, że czytano więc tej księgi prawa Bożego, dobitnie z dodaniem objaśnienia. Tak? I w tym sensie Księga Przysłów wiąże przestrzeganie prawa właśnie z proroctwem, nie? Gdy nie ma widzenia proroczego, no to się psuje, szczęśliwy, kto prawa przestrzega. Czyli również wtedy do pewnego stopnia prorok po prostu w kierunku prawa. Jak wiadomo, prawo zostało ustąpione w Nowym Testamencie przez Ducha Świętego. No i wreszcie jest też znaczenie prorokowania takie, że prorokowanie można znaczyć po prostu wychwalanie Boga, tak? Dawid oraz dowódcy wojska przydzieli na służbę Bożą tych spośród synów Asafa, Hermana i Jedutuna, którzy prorokowali przy dzieńku harf, cyt i cymbałów, tak? Także jest to, można powiedzieć, jakaś diakonia uwielbienia, tak? No i jest jeszcze prorokini Anna, która rozpoznaje rzeczywistość odnośnie starotestamentowych zapowiedzi Chrystusa. I w momencie, jak Chrystus się pojawia, ona jest kobietą, która cały czas jest przy świątyni, jest pobożna, jest w bliskim jakby kontakcie z Bogiem w pewnym sensie. I jak się pojawia Chrystus, przynoszą Chrystusa, to ona rozpoznaje, tak? Rozpoznaje, że to jest Chrystus no i sławi Boga, tak? Wygląda też, że również gdzie nigdzie w piśmie prorok jest odpowiednikiem męża Bożego, tak? Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty, co myślisz o nim w związku z tym, że otworzył ci oczy? Mówię o tym, jak Chrystus uzdrowił gościa. On mówi, to prorok, nie? Nie to prorok, że coś tam mówi, ale to jest ktoś mocny, który chodzi od Boga. Dobrze. No tutaj biskup Siemieski z Nowogrodem niekoniecznie ma się objawiać przez rodzaj wyrocznych, poszanych podniosłym stylem na podnikowym prywatnym. Tak. Kończy się czas, więc może nie będę ten. W każdym razie Benedykt XVI podkreślał, że prorok nie jest wróżbitą. No tak sobie, co robi Ościciel, tak? Wielki prorok, ostatni prorok można powiedzieć. On po prostu ogłaszał, przepowiadał w pewnym sensie to, co już zostało objawione. No dobrze. Słuchajcie, no katolik niewątpliwie w prorostwie stosuje się technikę mówienia wielu rzeczy, któraś na pewno musi się spełnić. On to wtedy pisał o pewnej wspólnocie. Na przykład, teraz nie jest nawiasem mówiąc, na przykład trzy kobiety nie mają dzieci i mówi się, iż będą miały jedno za rok. Poprzez natychmiastowe ogłaszanie uzdrowienia daje się chorym fałszywą nadzieję. Otóż ja to usłyszałem na własne oczy w tej samej wspólnocie. Było u nas małżeństwo, które nie stało się dziecko, nie miało tego dziecka, bardzo pragnęło. I oczywiście na najbliższym spotkaniu, na najbliższym, większym takim tam superliderem,
Oczywiście w stanu głoszeczkowskim, oczywiście w takim stylu, czyli zadało w tej porze, nie? I tak dalej, że tutaj małżeństwo będzie miało dzieci. Nie zostało wymienione z nazwiska, no, ale było tylko tam małżeństwo. Nie wszyscy widzieli, tylko chodzili, tam się cieszyli, chodzili. No i zaledwie pozwoliłem sobie przypomnieć to proroctwo. No oczywiście zostało zbyt, nie, bo no, kimś innym, nie, i tak dalej. Także rzeczywiście potwierdzam to, co Flores wtedy napisał. To trochę działa w tej zasadzie jak wróżby i jak które w gazetach, że są? Horoskopy. Horoskopy, tak. Horoskopy, że 99% się oczywiście nie spełnia, bo to jest na pałę pisane, ale tam jakiś mały procent się spełnia i co? I pamiętamy to, co się spełniło. Nie pamiętamy tych proroctw, czy tam przepowiedni, które uważamy za, które wiadomo, że się nie spełniły. Tak samo się ci wszyscy jasnowidze, tam Jackowski i tak. To, co się spełnia, pamiętam, tak jest mechanizm. Mówi, że no, wróżka mi przepowiedziała, tak, i rzeczywiście, patrzcie, coś w tym jest, nie? No i to chyba tyle. Dziękuję bardzo. Czy mógłbyś jeszcze wrócić do tego przeziora czas z wypowiedzią Siemieniewskiego i papieża? To? Dyktora. Tak. I co przeczytać? Zatem niekoniecznie ma się objawiać przez rodzaj wzrocznie głośnej podniosłym stylem na modlitywnym zgromadzeniu. Proroctwo w rozumieniu Orygonesa bardziej przypomina to, co dziś nazywamy katechezą, homilią lub pouczeniem. Orygones widział w Biblii dwa wyraźnie odróżnione udary proroctwa. Jedno, które głosi, to mówi Pan. To proroctwo, jak zaznacza nasz autor, przeminęło. Trwało bowiem do czasu Jana, jak napisane w Ewangelii. Także jak widać, jest to trwałe przekonanie o co. Aż do Jana się miał prawo i proroctwo. Drugie zaś proroctwo, powszechne u chrześcijan, występuje wtedy, gdy ktoś przemawia dla zbudowania ludzi, dla ich pokrzepienia i pocieszenia. Inna postać chrześcijańskiego proroctwa, tak kiedy w kościele głoszona jest nauka moralna. Wówczas pobudzone zostaje sumienie w sercu każdego słuchacza. Czyli w tym sensie kaznodzieja, który dobrze spełnia swoją rolę, jest prorokiem. No i taki Benedykt, prorokiem jest różnicą. Istotnym elementem proroka nie jest przepowiadanie przyszłych wydarzeń. Prorok jest kimś, kto mówi prawdę dzięki swojemu kontaktowi z Bogiem. Prawda na dziś to oczywiście rzuca światło na przyszłość. Nie chodzi o szczegółowe przepowiadanie przyszłości, ale o przedstawienie prawdy Bożej obecnej w tym momencie i wskazanie na właściwego.